Teraz wyjmujemy kubeczek. Yellow. Yellow. I see something yellow. Yellow. Teraz yellow, find something yellow. To jest green, zielony. A yellow? Red. Red. I see something red. Red. I see something red. Red. Red, I see something red. Jest red. Find something red. Find something red. Jakiego koloru kubeczka użyłaś, Dani? Ułóż wieżę z trzech kubeczków, taką jaką chcesz. Super. Jakiego koloru użyłaś kubków? Jakiego koloru użyłaś kubków? Ania użyła koloru, gdzie wierzy z kubeczku. Czerwonego, żółtego i pomarańczowego. Super. Teraz umieszczę wieżę, bo do starych kubeczków ta wieża z trzech kubeczków zostanie. A mamy jeszcze, nam zostało ile kubeczków? Ile mamy, Aniu, kubeczków? Ile ci zostało? Cztery. Układamy wieżę z czterech kubeczków. Bardzo ładnie, zobaczcie. Super. Która wieża jest większa, Aniu? Ta z czterech kubeczków, czy ta z trzech? Która jest wyższa? Tak, na pewno przyjrzyj się. Porównaj sobie. Na pewno? A nie są różne? Zobaczcie. Kubki równe.
słowy po angielsku? Red. Tak? Czerwony. Jakiego nam brakuje jeszcze na dole kubeczka? Czerwonego. Mamy teraz ułożoną podstawę naszej wieży. Czy się zgadza z naszym wzorem? Tak, zgadza się. Dobrze. To teraz robimy na górze. Zobaczcie, jakich potrzebujemy? Niebieski i zielony. Niebieski i zielony. Mamy niebieski i zielony. Zobaczcie, zielony lubi żółty i czerwony. A niebieski lubi czerwony i żółty. Tak? I to samo będzie po drugiej stronie. Zielony lubi czerwony i żółty, a niebieski lubi żółty i czerwony. Tak? I tutaj zielonego i niebieskiego, jaki kolor tu będzie ulubiony? Czerwony. A na samej górze na czerwonym jaki będzie kolor? Żółty. A na żółtym? Czerwony. Czerwony. I zobaczcie, czy mamy taki sam wzór ułożony w kubeczku? Tak. Czy to jest proste zadanie do wykonania? Dobrze, to teraz posłuchajcie, ja te kubeczki odłożę. Teraz każdy z Was, wy sobie siedźcie, dostaniecie planszę z kubeczkami. Na podstawie tej planszy będziecie układać zgodnie z wzorem kubeczki. Ty będziesz układał ten wzór, więc możesz sobie podchodzić, brać kubeczki takiego koloru, jaki ci pasuje. Ty zrobisz ten wzór, dobrze? Kupujesz, ułożysz kubeczki do tego, co ja będę pomagała. Daniel zrobi ten wzór. I Ania spróbuje ułożyć ten wzór. Proszę, pozostańcie w naszym kubeczku. Jak kubeczku tego potrzebuje?
kodlę z naszych kubeczków, jeszcze z naszych kubeczków, a my ją odwzorujemy. Proszę bardzo. Już się udało. Super. Super. Brawo. Wszystkie? Takie same? Ok, zdejmę swoją kodlę. Teraz Ania jest artykułem. Ania będzie miała swoją kodlę. Super, zobaczcie. Wow. Ale duża wieża. Brawo. Teraz my układamy. Układajcie delikatnie, żeby wam się nie popsuła ta wieża. Bardzo fajna wieża, bardzo super pomysł. Ale super pomysł. To chyba do tej pory najwyższa wieża, najwyższa budowla. A ty nie. Mi się udało. No, na spokojnie, powoli. Próbujemy jeszcze raz. Powolutku, delikatnie. Najpierw niebieski będzie, zobacz.